Za nami Dunk Camp w Stanach Zjednoczonych jedno z największych wydarzeń chyba w świecie dunkingu obecnie, z tego względu, że wszyscy tam się zlatują z całego świata no prawie z całego świata ale z Australii, ze Stanów Zjednoczonych i z innych okolicznych krajów chyba z Europy też ktoś tam nawet przylatywał spotykają się, żeby poskakać razem, zmierzyć swoje wyskoki no i robią naprawdę niesamowitą robotę. Ale dzisiaj nie o tym, i na pewno ocena wsadów, tego co się działo na Dunkampie, pojawi się u mnie na kanale, ale jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj przyjrzymy się Izaja Rajverze, który wrzucił film u siebie, że ma największy, najwyższy, zmierzony wyskok na świecie. Udokumentowany, który wynosi 50,5 cala. Bro, what are you talking about, man? Uh, I'm out, man. Nigga Inczów, czy tam jak sobie nazwiecie, tak będzie Co daje w okolicach 128 cm wyskoku Oglądniemy sobie ten film Powiem wam co ja o tym myślę Jak do tego podchodzę I czy faktycznie to jest taki dojebany skok Łapa w górę, zapraszam do oglądania I zostawcie oczywiście komentarz Bo musimy ruchać Algorytm YouTube'a Także lecimy. Na początek mamy tutaj jego skoki rozgrzewkowe. Mm, według tego co mówią, no i według tego co powinno być oczywiście, to pierwszy listek w werteku powinien mieć bodajże 10 stóp, czyli 3.05. Nie będę tutaj wpisywał w kalkulator, aczkolwiek mam przygotowany kalkulator w razie czego, żeby sobie już jego te maksymalne wyniki mm, zmierzyć. I zobaczyć, ile faktycznie sięgną tą ręką. No to zobaczymy sobie na sam koniec. Na razie skoki rozgrzewkowe, zaczyna się jakieś większe skakanie, ale ogólnie cofnę się jeszcze do początku. Przepraszam Was, będzie to chwilę trwało. Spójrzmy sobie, jaki izaja Raiwera jest długi. Jest to skok rozgrzewkowy i skacząc na wysokość właściwie niecałego kolana, sięga sobie tutaj bez problemu do pierwszego listka. Tu również spójrzmy, gdzie ma. Staw kolanowy, wysokość kolana, dalej bez problemu, już nieco ponad obręcz. Także nie dość, że on ma swój wzrost. Ile on ma tam? Niecałe metr 90. Nie chcę teraz skłamać. To jeszcze ma bardzo długie łapy. Wiszą mu te łapy, jak u kogo? Nie chcę nawet mówić. No ale to dobrze, no niestety, to jest zaleta. No i zaczyna się coraz moc, mocniejsze skakanie. Czyli progresja. Kilgan patrzy na niego, jaką jest pipką. A tak serio, to. Kilganon dalej przechuj, utrzymuje wysoko formę Tu już pierwszy mocniejszy skok I spójrzmy sobie, ja tutaj pauzuję Stopa jest jeszcze przy parkiecie Spójrzmy mniej więcej gdzie ma kolano Spójrzmy sobie gdzie ma biodro I spójrzmy sobie gdzie będzie miał stopy Jak widać jest tutaj skok już praktycznie na wysokość pasa Czyli już w okolicach metra on tutaj skacze A widać na górze, że jeszcze ma sporo że tak powiem y, Miejsca, żeby tego werteka Zmaksować No i teraz już chyba zaczną się jego jakieś maksymalne skoki Ogólnie nabieg Ma naprawdę dość leniwy Widziałem dużo bardziej agresywne Najścia u wielu osób skaczących. On ma bardzo dużą kontrolę Podczas swojego nabiegu Nie musi zapierdalać w pełnym biegu A dopiero jego penaltimet I sam kontakt jest taki szybki Króciutki i bardzo lekko Odrywać się od parkietu Dobra, no to teraz będzie już chyba atak na 50 inchów, tak mi się wydaje. Nie, to jest jeszcze nieudany, ale takie skoki się zdarzają, że często polecimy dalej niż wyżej i ciężko to skontrolować. Poprawili tutaj, widzę, verteka, wygląda, że jest wszystko ok, równy, nieprzechylony. No i spójrzmy, jest, mamy zmaksowanego bardzo lekko verteka. I spójrzmy sobie, ile on tutaj nam powie, że to jest. Jest tu gdzieś wynik podany. A zobaczymy w zwolnionym tempie. Pauzuję sobie na chwilkę. Wpisujemy sobie 12,3 na moim magicznym kalkulatorku. 12,3 inches. 373 centymetry. Powiem Wam, że wynik zacny. Tym bardziej, że to nie jest goizen który ma ponad 2 metry wzrostu i jeszcze dłuższe ręce. I 373. 3, dobrze mówiłem, jeszcze raz się zerknę, bo ja miałem taką pamięć jak ręka rzeźnika. 3,73. Ja w życiówce skakałem 3,53, yy, co było na mój wzrost też naprawdę niezłym wynikiem i też lądowałem praktycznie na czworaka już z tej wysokości. Yy, ale 3,73 to jest 20 cm przewagi, to jest przepaść ponad nadgarstek. On grubo ponad górę kwadratu skacze. I spójrzmy sobie tutaj, jak wysoko od ziemi on tutaj jest. Ładnie korpus, tutaj klatka piersiowa w górze, wyprostowany. Tu jest, no i już troszkę się oderwał. Ale spójrzmy sobie, gdzie ma mniej więcej kolano, gdzie ma pas. I jak widać, skoczył tu sporo ponad pas. Tu na pewno jest ponad 120 cm. Dlaczego nie mówię, że jest 50 inchów i 127 cm wyskoku. Z tego względu, że musicie wiedzieć, że ja jestem taką osobą, że dopóki sam bym mu ręki nie wyciągnął podczas pomiaru zasięgu, to nigdy bym nie miał pewności, ile dokładnie tego wyskoku wyjdzie na tym werteku. Z tego względu, że mm, podczas wyciągnięcia się, spójrzcie, ja mogę podejść teraz do pomiaru na werteku i mi zmierzą zasięg na taki, ale gdybym wyciągnął tą łapę do góry. Ja teraz już z 10 centymetrów nadrobiłem, więc dopóki ja nie widziałem dokładnie jak cała procedura pomiaru zasięgu wyglądała, no to ja zawsze patrzę na to z takim yy, sceptyzmem, tym bardziej, że wiecie jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Tam byle by było w tytule 50 inchów, albo więcej, albo highest jumper in the world, albo highest vertical in the world, więc to jest też, wiecie, reklama. Co nie zmienia, oczywiście, że goś jest przechujem i zrobił niesamowity progres od dłuższego czasu. No i teraz mamy 50 inchów na mm, werteku. Czy to jest 50 inchów? Tak, to może być 50 inchów. Czy to nie jest 50 inchów? Tak, to może nie być 50 inchów. Ja mówię, że zawsze nie są to jakieś super miarodajne. Jest to pomiar dla mnie, dla mnie, wertek to jest pomiar zasięgu maksymalnego. A nie koniecznie wyskoku, chociaż też się używa jako wyskok Widać tutaj, że jak stoi pod tym Jest prawie dwa razy tyle co on Więc jak najbardziej jest obłędnie wysoko Ale teraz jest atak na to właśnie tytułowe 50,5 cala Czyli te 128 wyskoku No i spójrzmy sobie na ten skok I jest, sięgnął jeszcze tego listka Aczkolwiek powiem wam tak jego skok, pomimo tego, że jest naprawdę obłędny, naprawdę wysoki, z THP robił naprawdę dobrą robotę, chociaż yy, Maciek Paprocki trenował z THP i wcale takiej super turbo rewelacji nie ma, yy, to naprawdę mając Evansa na miejscu, to naprawdę robił na pewno lepszą robotę niż większość gości trenowanych przez internet. No i spójrzmy sobie, gdzie ma pas. Widzicie jego pas w tym momencie? Na pewno widzicie, gdzie spodenki się nawet kończył, czyli jeszcze wyżej ponad kolcem biodrowym. I on ma pięty tutaj ponad. To może być w okolicach 125 wyskoku jak najbardziej. Czy 50,5? Może tak, może nie. Zawsze podchodzimy do tego z takim, wiecie, z takim, wiecie, dystansem. Z tego względu, że, słuchajcie, to jest niesamowita reklama też dla THP, jeśli taki film pójdzie viralem. Ja nagrywam już o tym. To już jest reklama dla niego. Ja już robię reklamę, nie? Więc co by nie było, zawsze by pewnie próbowali, żeby wyszło 50,5, a nie 49,5. Co nie zmienia faktu, że obydwa wyniki są obłędne. I spójrzmy sobie jeszcze raz na ten skok. Obłędnie wysoko, niesamowicie wyciągnięty w górę, ale tak patrząc sobie na wszystkich najlepszych skoczków, jakie widziałem całe życie, wydaje mi się, że widziałem eksplozywniejsze osoby. Widziałem osoby, które skaczą, że tak powiem, to jest ciekawe, ale to zaraz powiem, które skaczą jeszcze wyżej. Gdyby mnie ktoś spytał na przykład dzisiaj, kto skacze wyżej Tidab czy Rivera, w ciemno bym powiedział Tidaba. Czy Tidab skakał 130? możliwe, mógł w okolicach 130 skakać, niestety nie dowiemy się tego nigdy, bo nie było takiej możliwości, żeby mierzyć sobie właśnie na dan -campie wyskok albo mieć dostęp do platform i tak dalej, teraz można to weryfikować, ten skok jest również ciekawy, bo dolna tasiemka, dolny listek właściwie ma 10 stóp, czyli 3,04,8 czy jakoś tak wychodzi, nie 3,05 dokładne, no i spójrzmy sobie tu tak samo, Lekko, lekko wali czołem w obręcz. Ten kosz akurat z przodu to jest słaba opcja, bo jest dalej yy, i obręcz widać, że jest już delikatnie ugięta. No, ale czołem potrafi przywalić przy swoim yy, wzroście w obręcz. No i chyba nic więcej tu nie mam do dodania takiego, żeby powiedzieć. Podsumowując, drodzy Państwo, czy on tutaj skoczył 128? I tak, i nie. Mógł skoczyć, nie zabieram mu, oczywiście. Dla mnie na patrząc na moje doświadczenie i na to, co widziałem, dla mnie jest już bez różnicy, czy on by podał 49, czy podałby 51, bo i tak skaczę w tych okolicach, co jest absurdalne, i jest niesamowite. Czy jest to najwyższy zmierzony? No tak, jest to najwyższy zmierzony. Ale na przykład na tym nankampie. Był na przykład ten lekkoatleta, taki czarnoskóry, który według mnie skacze jeszcze wyżej od Raiwery i miał zmierzone 50 inchów. Więc mówię, tutaj zawsze ten margines błędu ma wpływ. To są już takie małe różnice, że niestety ciężko to idealnie zmierzyć. No nic, pierwszy jakiś tam filmik z Campa sobie ogarnęliśmy, a właściwie z kanału Isaiah Raiwery. No, i cóż, paki były tam niesamowite. Na pewno sobie omówimy u mnie na kanale. Zostawcie łapę w górę i napiszcie może w komentarzu, czy według Was to, co tu widzicie, to jest największy wyskok na świecie, jaki widzieliście. Osobiście, według mnie, nie, aczkolwiek i tak jest przejebany. Dzięki, że jesteście. Wbijamy już 18 tysięcy subskrypcji. Ja pierdolę. Śmiałem z tego, a ja jeszcze kurwa będę YouTuberem i. Kupię se. O, czekajcie, musi być na koniec. Klasycznie. Będę YouTuberem. Jak wbijemy 20 tysięcy. 000... O kurwa. Co będę musiał zrobić, jak zbijemy 20 tysięcy? Nie wiem. Coś na pewno zrobimy fajnego. Coś na pewno fajnego nagramy. Dzisiaj jest wtorek, wczoraj trenowałem. Nagrałem jakiś film z treningu dla Was w 45 stopniach. Jak zemdlałem i mi się wyłączył telefon. Yy, jutro idziemy na salę z Błażejem i Dominikiem, bo Dominik leci w sobotę do Włoch na pokaz a Błażej z Filipem skaczą w Rzeszowie na konkursie w więc przyjadą sobie tu kimnąć, no i tyle kurwa, wspieramy dunking, robimy robotę i niech się dzieje, na razie